Także na samym wstępie chcę tylko prosić, stawić łapkę w górę o subskrypcji, bo mnie to bardzo motywuje i koniecznie kliknijcie dzwonek, aby być na bieżąco z moimi materiałami. A komu to potrzebne? A komu to potrzebne? A właśnie. dlaczego? Dlaczego? Ja jestem u DJ-a dzisiaj, jest razem z tym mój brat i będziemy otwierali paczki w FIFA. Mamy ich nagromadzonych aż 21, aż i tylko, ponieważ są to w większości paczki niewymienne. Mam nadzieję, że dzisiaj uda się coś trafić. Mamy poniedziałek, godzinę dosyć wczesną, dlatego mam nadzieję, że na rozbudzenie trafimy jakiś traf. Także no co, lecimy z pierwszą paczuszką, mój brat już ją otwiera. Tak jak mówię, tutaj w większości mamy paczki niewymienne i to jest niestety minus tych różnych wyzwań, że one są niewymienne. Teraz trafiamy tylko i wyłącznie kartę nieświecącą, więc dosyć przeciętnie. Mam nadzieję, że w kolejnej paczce będzie coś lepszego, no bo jednak przydałoby się trafić coś naprawdę takiego, wiecie, z przytupem. Dobra, te duplikaty sobie tutaj zamienię i tak, to idzie na listę transferową, a ci panowie idą na Quicksand, ponieważ no, nie potrzebujemy za bardzo takich trafów w swoim klubie. Dobra, kolejna paczka przed nami, zostało nam ich jeszcze 19, ponieważ to będzie nasza kolejna paczka, lecz tutaj będzie te legendarne spowolnienie, niestety nie. Nic tutaj za bardzo ciekawego nie ma, patrzę na podglądzie, że strasznie słaba jakość, ale to przepraszam was za to, niestety innych warunków do nagrywania za bardzo nie mam, ale z czasem mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. No i paczka w paczce, więc no to się szanuje, to się szanuje, ten duplikat idzie sobie na listę transferową, to sobie bierzemy, a to na Quicksand, co prawda za 0 monet, no ale zawsze coś, zawsze coś. Dobra, kolejna paczka, złota paczka zawodników, otworzę ją chyba. Tutaj raczej nic dobrego nie będzie, bo w poprzedniej takiej paczce trafiliśmy chłam totalny, ponieważ kartę nieświecącą, ale tutaj mamy, co my mamy? Mamy teraz jakąś ciekawą animację, aczkolwiek nie ma spowolnienia, więc sobie to przewiniemy i zobaczymy, co będzie w kolejnej paczce. Tutaj mamy Marcelo, więc no nie za dobry traf, co prawda Olympic Lyon. No i to jest paczka jedna z niewielu wymiennych, także no ciekawie, że w paczce takiej wymiennej trafiamy, no, niezbyt dobry traf. Dobra, kolejna paczunia. Nie wiem, która to paczka, którą dostaliśmy w paczce, ale zobaczymy, może tutaj będzie coś dobrego. Może tutaj akurat trafimy, nie wiem, Neymara w wersji inform i tutaj mamy spowolnienie. Nie umiem rozpoznawać walkoutów, ale to jest chyba inform. Co my tutaj mamy? Portugalia. SPD, więc to będzie tylko William Carvalho. Się po przerwie i myślę, że to otwieramy kolejną paczkę. Były problemy techniczne, ale myślę, że co, lecimy teraz, pierwsza paczka. Kolej na mnie, mam nadzieję, że tutaj uda się trafić coś dobrego. Przy okazji zmieniłem ustawienie kamerki, napiszcie mi jak jest lepiej, czy po prostu za pierwszym razem, czy za drugim będzie lepiej. Ja sam nie wiem w sumie jak lepiej się ogląda, bo ciężko mi to powiedzieć, ale no dobra, trochę się zamieszałem. Przynajmniej można powiedzieć, że jestem bardziej rozbudzony, bo jest już późniejsza pora, my trafiałem i na Mino, czyli nowy nabytek Liverpoolu, więc całkiem spoko, szkoda, że nie jest to jeszcze karta przetransferowana. Bo na pewno to byłby taki smaczek transferowy, ale no cóż, mam nadzieję, że dzisiaj uda się coś dobrego trafić, bo dzisiaj rano sobie zagrałem jeden meczek i go przegrałem, więc może jej da nam jakąś dobrą kartę, żebym po prostu z tej gry nie odchodził, bo jak takie trafy będę po prostu trafiał, no to wątpię, żebym przy tej grze został, także wiecie jej, wiecie co robić. Jak to się okaże, że w kolejnym paczce będzie jakiś, nie wiem, Cristiano Ronaldo, Leo Messi. Widziałaś Kagałę? Łys. W ogóle nie do poznania się zmienił gościu. Także no nieźle, no nieźle. Teraz moja kolej. Zobaczymy, co teraz będzie. Standardowo wbiłem FUT Champions Golda 2, także nagrody w czwartek będą zacne. Tak jak zawsze za Golda 3. Zaraz wspomniałem Golda 2, czy Golda 3, ważne, wbiłem Golda 3 w każdym bądź razie, bo więcej już mi się nie chciało grać, zostało mi jeszcze sporo meczy. Ja tak jak mówię, no więcej mi się po prostu nie chciało grać. Kogo by tu można, ciebie może mnie skwikselować, bo wątpię, żebym miał na liście transferowej miejsce dla wszystkich zawodników, bo jeszcze 15 paczek nam zostało, większość z nich jest niewymienna, ale mam nadzieję, że uda się nawet coś niewymiennego trafić, nawet taki Leo Messi niewymienny, to byłby traf naprawdę niesamowity. A my tutaj nadal nie mamy spowolnienia, przynajmniej karta z Champions League. No i zobaczmy, co my zrobiliśmy. Herrera. Po raz kolejny paczka wymienna.
No dobra, 80 kart jeszcze mogę, 20 kart mogę przesłać jeszcze na listę transferową, ja sobie odkładę teraz paczkę dwóch złotych zawodników, bo może tutaj się coś dobrego trafi, aczkolwiek wątpię. Momo Salah, matce, tak naprawdę, której nie da się nic dobrego trafić. Momo Salah, najlepsza karta w tej FIFA trafiona, to prawda, Kevin De Bruyne. Był chyba lepszym zawodnikiem, jakiego trafiliśmy, czy Fabinho. Fabinho przecież jest niżej oceniony. I to jest paczka niewymienna najprawdopodobniej, ale tak jest, Momo Salah to jest niewymienna karta, którą naprawdę szanuję. Szanuję jej, że daliście mi coś takiego i tak naprawdę może coś jeszcze trafimy, bo jednak przekonałem się do tych paczek, bo tak naprawdę jak trafiliśmy Momo Salaha, to teraz wiecie, człowiek daje jeden palec, a my chcemy od razu rękę sobie odciąć, także nie wiem, czy tak to się mówi, ale w każdym razie wiecie o co chodzi. Momo Salah to jest normalnie zawodnik, który naprawdę, z którego się cieszę, bo on wleci zdecydowanie do składu. I planowałem zrobić sobie z nim składzik, także bardzo fajnie, bo jak zobaczyłem Egipt, to tak się zastanawiałem, czy jest jeszcze jakiś zawodnik, który ma kartę z ekranami właśnie z tej oto narodowości, ale chyba nie ma, chyba jedyny walkout i od razu jedyne ekrany z Egiptu to jest Momo Salah, aczkolwiek nie umiem rozpoznawać walkoutu w tej FIFA, także no wiecie jak to jest. Szkoda, że niewymienny, bo aczkolwiek kosztuje i tak 200 tysięcy, także nie jest to zbyt dużo. Mamy paczkę wypożyczenia piłkarza Ultimate, więc 86-90. Jakaś ikona, no nie pogardziłbym na wypożyczenia. To jest paczka wypożyczenia, ale to jest dziwne, bo tutaj nawet nie pokazuje, że mamy jakąś kartę świecącą. Widzę kartę non-rare. To jest niestety Ivan Rakit, to jest karta zupełnie nieprzydatna. Może jakiś żeton drafta, bo przydałby się jakiś taki fajny żetonik. No nie, mam pana z wąsem, że spoko. To sobie wysyłam do klubu. Masz, otwórz jeszcze jedną, bo to była paczka wypożyczenia. Nie mamy już tych paczek z dwoma zawodnikami. A ja widziałem, jak ludzie trafili w niej Cristiano Ronaldo, nominowanego do drużyny roku. Ja się dziwiłem, jak to jest możliwe, żeby coś tam dobrego trafić, a my jednak trafiamy Momo Salaha, który jest naprawdę niesamowitym zawodnikiem w tej grze, bardzo fajnie mi się nim gra. No i możemy przejść do kolejnej paczki, bo tutaj woli ciekawego. Eric Garcia, ile ty kosztujesz? No 3000, potem go sobie może wystawię. Także spoko. Cyk. Przejdźmy sobie teraz do tej paczki. To jest chyba paczka wymienna, aczkolwiek nie wiem, bo dostaliśmy dużo tych wymiennych. No i trzeba robić kolejne wyzwania o tego Politano, jako że w tej pasce za tego Politano był Momo Salah. Tutaj Niemcy, może... No i... Nie, to jest zero. Tak jak mówię, nie mogę rozpoznać walkoutów, ale no trudno. Gdyby to był Neuer, to by było spoko, ale Leno też nie najgorszy traf. I to jest karta niewymienna. Aha, i Leno będziemy musieli skwikselować, no trudno. Trudno się mówi. Szkoda trochę. Pan Wulej. Pani z Platinów by się cieszył, no aczkolwiek ja nie jestem jeszcze tak dużym youtuberem. Szkoda, że do tego Leno muszę skwikselować, ale no trudno. Przeżyję może, jako że trafiliśmy Salaha, to naprawdę jestem zadowolony, bo to jest pierwsza karta taka naprawdę grypalna, którą zostawię sobie w klubie, żeby nią grać. I no cóż, cieszę się z tej karty, bo na Event Team of the Year planowałem sobie złożyć jakiś zespół, bo wtedy będzie najprawdopodobniej market crash, w związku z czym no, te ceny będą niższe i wtedy właśnie będę mógł wydać wszystkie swoje ciężko zarobione pieniążki na jakiś zespół. No teraz trafiamy całkiem szybkiego zawodnika, aczkolwiek no do składu raczej mi nie będzie pasował. Przechodzimy do kolejnej paczki. Zostało nam ich 7, więc ja sobie odchodzę koło. A niech będzie. Tak losowo wybrana, może akurat tutaj będzie coś dobrego. Tym razem by się przydała jakaś karta. Czekajcie, patrzę na te światełka. Nie wiem, co one oznaczają. To są ekrany i teraz jest kolejny Alvaro Morata. Wątpię, żeby to był Diego Costa, bo Alvaro Morata się trafia dużo częściej. A nie, jednak jest to Diego Costa, więc proszę bardzo, karta oceniona na 83, więc całkiem spoko. No i 6 paczek nam zostało. Traf coś dobrego teraz. Jeszcze kolejna karta w tym openingu, jakby się udało trafić coś dobrego, to naprawdę byłbym zadowolony. No niestety nie ma tutaj nawet banerów, nie ma tego spowolnienia legendarnego.
No i co, przechodzimy do kolejnej paczki, bo mam nadzieję, że coś jeszcze się dziś uda trafić. O, ile duplikatów. Wezmę sobie tylko te karty z ciekawszą narodowością, ciekawszą ligą, resztę sobie squixeluję, no dobra, to tych sobie squixeluję, niech będzie. Bo na liście natury już nie ma miejsca, a teraz moja kolej. A niech będzie, sobie otworzę oto paczunie, złota paczka rzadkich kart. Tutaj może coś się trafić. Szkoda, że to nie jest paczka za 50 tysięcy, bo jednak paczka za 50 tysięcy są duże szanse na ekrany. No co prawda, jak my otwieraliśmy paczkę za 50 tysięcy za Foot Champions, to tam nic nie było, nawet tam banerów nie było. Także, no widzicie, jeden trafi, nie wiem, jakiegoś Cristiano Ronaldo, a drugi trafi jakiegoś Tutino, którego sobie squixeluję. Zobaczcie, tylko sobie przejrzę jakieś karty, które są mniej przydatne ze względu na przynależność ligową, żeby zrobić sobie miejsce na liście transferowej na inne duplikaty. Aczkolwiek myślę, że tyle wystarczy, chociaż wiecie co, sobie tego i nie tego, Wulej, sorry Wulej, pójdziesz na Quixel, ale wiecie co, dobra, to wszystko, syk, zrobię coś takiego, jest Wulej, ty pójdziesz sobie na listę transferową. Patrzcie coś takiego. Patrzcie na to. Załóżmy to. Ej, czemu nie pokazało? Nie wyszło, ale fail, bo chciałem zrobić jedną rzecz, taki talizmanek byłby. Ale może jednak. Wulej. Francja, napastnik. O! Myślałem, że co będzie. Hernandez, no też nie jest najgorszą kartą. W każdym bądź razie będziemy mogli go sprzedać. Czy to jest paczka wymienna? Właśnie, to jest paczka wymienna. A ile ty kosztujesz, Hernandez, powiedz mi? 12 tysięcy, jak za niego bym dostał, to 8 tysięcy. Damy sobie go na licytację, bo mogę. Otwieramy kolejną paczkę, teraz zostały nam dwie megapaczki. W megapaczce naprawdę niektóre trafy są fajne, a niektóre nie są fajne, także więc prosiłbym o jakiś fajny traf, tutaj nie ma nic dobrego. No szkoda, że oprócz Momo Salaha to tak naprawdę dzisiaj żadnego walkoutu nie było. Ale no właśnie. W ogóle niedługo wleci odcinek z zarabiania, także jeżeli chcecie zobaczyć, jak MWDJ zarabia, no to zapraszam was bardzo serdecznie. Najprawdopodobniej już niedługo, nie wiem kiedy ono wleci, ale... No jeżeli jesteście dobrymi widzami, to myślę, że będziecie czekali na ten materiał, bo... Ostatni materiał zarabiania naprawdę przyjął się bardzo fajnie, a my teraz znowu mamy po raz kolejny albo ekrany, albo walkout, ale jak jest Hiszpania, to raczej nic dobrego nie będzie. To jest walkout. Walkout Pareco, a więc dwa walkouty w dzisiejszym materiale, więc nie jest najgorzej tak naprawdę. Wreszcie można powiedzieć, że szczęście wróciło i to jest wymienny walkout, więc bardzo fajnie. Te karty sobie potem posprzedaję. I co, coś takiego sobie zrobimy. W ogóle żuję gumę, ale tak teraz nieładnie będzie ją wypluwać na materiale. I ten, wiecie, już ten miętowy smak już się zrobił taki niedobry, już tak bym ją wypluł, że to jest masakra. Więc może teraz jej da coś dobrego, ale niestety nie da nic dobrego. Także na dzisiaj to by było tyle, mam nadzieję, że materiał się spodoba, że i zostawicie łapkę w górę. Do zobaczenia wkrótce, oczywiście strzałeczka. Łapka w górę. Mój brat nie lubi, jak się mówi, zostawcie łapkę w górę, także... Zostawcie łapkę w górę. Ajax!